Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i zapraszam was dzisiaj na Book Talk dotyczący najnowszej książki Adama Silvery, czyli Nasz ostatni dzień. Premiera tej książki 13 marca, ale ja już czytałam i muszę się po prostu komuś wygadać, więc padło oczywiście na was. Muszę komuś opowiedzieć, dlaczego po przeczytaniu tej książki Adama Silvery nie czuję się tak, jak po przeczytaniu jego poprzednich książek. I w związku z tym, że to nie jest klasyczna recenzja, tylko to będzie Book Talk i właściwie o niektórych rzeczach nie mogę powiedzieć, unikając spoilerów, to sygnatury czasowe dotyczące spoilerów znajdziecie w opisie. Postaram się w pierwszej części powiedzieć w miarę bezspoilerowo, w drugiej części przenieść się do spoilerów. Dlatego, że o plusach tej książki mogę opowiadać bez zdradzania wam żadnych szczegółów, natomiast o minusach, które również się pojawiły, już muszę powiedzieć w kontekście konkretnych sytuacji. Ale generalnie w tej książce trudno uniknąć jakichkolwiek spoilerów, bo sam tytuł jest już gigantycznym spoilerem. Oryginalny tytuł brzmi bowiem They Both Die at the End, czyli tłumacząc to na polski, oni obaj umierają na końcu. Czyli domyślamy się, że to będzie ostatni dzień z życia bohaterów, być może jakichś głównych bohaterów, być może bohaterów pobocznych. Zaraz wam to wszystko wyjaśnię. Świat przedstawiony w najnowszej książce Silvery jest właściwie takim światem, jaki znamy normalnie z takiej naszej codzienności, poza jednym małym elementem, poza istnieniem instytucji przepowiedni śmierci. Jeśli zapiszecie się do usług tej instytucji, do korzystania z jej usług, to któregoś dnia między północą a 3 rano możecie dostać taki specyficzny telefon, w którym usłyszycie, że macie 24 godziny życia, że zostało wam 24 godziny. Nikt wam co prawda nie powie, kiedy dokładnie umrzecie, o której dokładnie godzinie, w jaki sposób to się stanie, ale to jest rzecz, której nie możecie w żaden sposób uniknąć. Były osoby, które próbowały, były osoby, które zamykały się w tym czasie w domu, unikały jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi, ale i tak śmierć je odnajdowała. A to się dusiły, a to umierało na zawał serca, a to dział się jakiś wypadek i tak dalej. To jest po prostu rzecz, której nie jesteście w stanie w żaden sposób uniknąć. No i w związku z tym, że ludzie w świecie wykreowanym przez Silverę dowiadują się, kiedy umrą, chociaż nie muszą się zapisywać do tej usługi i mogą oczekiwać na śmierć zupełnie naturalnie, jak każdy z nas. W związku z tym, że ludzie się dowiadują i że mają jakieś potrzeby związane z końcem ich życia, pojawiają się również specyficzne usługi. Na przykład pojawiają się miejsca, które w tym ostatnim czasie, w tych ostatnich 24 godzinach można odwiedzić. Na przykład pojawia się taki pawilon, który pozwala zwiedzić właściwie cały świat. No bo marzeniem wielu osób przed śmiercią jest zobaczyć maksymalnie dużo rzeczy. Ludzie marzą o podróżach, ludzie marzą o przeżywaniu różnych rzeczy, więc zbudowano taki wielki pawilon, w którym w określonym czasie można przejść tak jakby całą wycieczkę dookoła świata. Są też rzeczy typu specjalne menu w restauracjach, to, że można zjeść ostatni posiłek za darmo, no i są też specyficzne portale internetowe, z których ci umierający mogą korzystać. Są portale, które pozwalają rejestrować te swoje ostatnie 24 godziny życia, transmitować je w pewnym sensie na żywo, coś w rodzaju wideobloga albo bloga. Są odpowiedniki takiego umierającego Tindera, w sensie możecie sobie poszukać partnera na ostatnie 24 godziny swojego życia. No i są też te aplikacje, które pozwalają wam odnaleźć przyjaciół na ten ostatni czas. Tam mogą zapisywać się zarówno osoby, które już dowiedziały się, że umierają, to znaczy, że umrą w ciągu najbliższych 24 godzin i szukają osoby, która umrze tego samego dnia, ale mogą się tam też zapisywać osoby, które będą jeszcze żyły, ale chcą w jakiś sposób wesprzeć tą osobę, która będzie umierać. W ten właśnie sposób poznają się nasi główni bohaterowie, czyli Mateo i Rufus. Obaj dowiadują się tego samego dnia, że zostały im 24 godziny życia i decydują się na założenie konta na tym portalu i znalezienia sobie przyjaciela, który tego samego dnia ma umrzeć. Mateo jest wychowywany przez ojca, który w tym momencie leży w śpiączce, w szpitalu, więc chłopak jest trochę w rozsypce i kiedy dowiaduje się, że zostają mu 24 godziny życia, jest przede wszystkim przybity tym, że nie będzie mógł porozmawiać jeszcze raz z ojcem. Właściwie do ostatniej chwili liczy na to, że ojciec zdąży się obudzić i chłopak zdąży się z nim pożegnać. Opiekuje się też w pewnym sensie swoją najbliższą przyjaciółką, która samotnie wychowuje dziecko po tym, jak jej chłopak też dostał taki telefon i umarł. Rufus natomiast stracił rodziców i siostrę w wypadku samochodowym, w którym również brał udział, tylko że to nie był jego dzień telefonu. Chłopak przez jakiś czas mieszkał w sierocińcu, w którym poznał grupę przyjaciół i potem został przygarnięty przez swojego kuzyna. Ich życie są bardzo różne, ale jednocześnie ich potrzeby tak jakby emocjonalne są takie same. Oni obaj nie bardzo godzą się z tym, że muszą tego dnia odejść i mają jeszcze kilka spraw do załatwienia. No i te sprawy będą próbować załatwiać się razem. Będą próbowali odwiedzić różne miejsca, porozmawiać z różnymi osobami, pożegnać się z niektórymi, wyprawić sobie swego rodzaju pogrzeb, bo to jest też taka mała tradycja właśnie w tym funkcjonującym w książce świecie, że osoba, która dowiaduje się, że w najbliższym czasie ma umrzeć, urządza sobie tak jakby pogrzeb, to znaczy przeżywa swój własny pogrzeb. Może w ten sposób ktoś mu ten pogrzeb urządza. Bezspoilerowo mogę wam jeszcze opowiedzieć o plusach tej książki. Pierwszym na pewno są bohaterowie. Główni bohaterowie to po pierwsze, ale też bohaterowie poboczni. Główni bohaterowie niby są od siebie bardzo różni, ale mają jednak bardzo podobne potrzeby, bardzo podobne oczekiwania od życia. Rufus oczywiście bardzo
cierpi po śmierci rodziców i siostry, ale znalazł tą grupkę przyjaciół, która go absolutnie zaakceptowała, przygarnęła i są naprawdę świetną paczką, więc chłopakowi bardzo ciężko jest się z nimi rozstawać. Mateo natomiast bardzo marzy o miłości. On nie doświadczył właściwie żadnego uczucia, poza oczywiście przyjacielskimi czy rodzicielskimi. Jego ojciec, tak jak mówiłam, jest w śpiączce, więc chłopak nie może tak naprawdę się z nim pożegnać. Jego przyjaciółka też jest właściwie zaobserwowana zupełnie innymi rzeczami i chociaż chciałaby mu poświęcić czas, no to ma małe dziecko i nie może i tak dalej, więc bohaterowie obaj czegoś szukają w swoim życiu, no i na koniec tego ostatniego dnia będą próbowali to w pewnym sensie odnaleźć. Ale tak jak już wspomniałam, nie tylko bohaterowie pierwszoplanowi są w tej książce fajni, bo polubiłam też strasznie bohaterów drugoplanowych. Właśnie tych przyjaciół Rufusa czy przyjaciółkę Mateo, oni naprawdę są przeuroczymi postaciami, które dużo wnoszą do samej fabuły. Drugim niezaprzeczalnym plusem dla mnie jest pomysł. Silvera ma to do siebie zresztą, że bierze elementy z życia codziennego, ale dodaje do nich coś fantastycznego. Tak było w More Happy Than Not, gdzie była ta instytucja wymazująca pamięć, Instytut Leteo. Natomiast w tej książce mamy tą prognozę śmierci, tą przepowiednię śmierci. To jest fajny element, bo on tak naprawdę wyzwala kolejne elementy w książce. Bo to, że ta przepowiednia jest w pewnym sensie ciekawostką, że to jest po prostu coś, co się dobrze czyta i jakoś tam wpływa na życie bohaterów, to jest jedno. Ale to z drugiej strony wyzwala pewnego rodzaju problemy i wyzwala pewnego rodzaju pobudki, jakby przyczynki do rozmowy. No bo tak naprawdę bohaterowie, dowiadując się, że zostało im 24 godziny życia, mogą postępować w bardzo różny sposób. Dla jednych ten moment, w którym dowiadują się, że zostało im tak mało czasu, to jest pobudka do tego, żeby zrobić coś dobrego w swoim życiu. Żeby na przykład porozmawiać z kimś, z kim dawno nie rozmawiali, żeby się z kimś pogodzić, żeby pożegnać się ze wszystkimi osobami, które są dla nich ważne, a dla drugich osób to będzie pobudka do zrobienia czegoś złego. No bo skoro i tak nie poniosę żadnych konsekwencji, no to na przykład mogę napaść na bank i zostawić mojej rodzinie jakąś tam małą fortunę. Więc ten pomysł stał się tak naprawdę fajnym podłożem do rozmowy o tym, co zrobilibyśmy, gdyby nam zostały 24 godziny życia. W którą stronę byśmy poszli? Czy zrobilibyśmy coś dobrego i próbowalibyśmy jakoś zostawić ten świat dobrym miejscem, czy z drugiej strony robilibyśmy coś złego? Dzięki temu też w książce widać przemianę bohaterów. Bo niby akcja rozgrywa się w ciągu 24 godzin, ale widać przemianę, którą przechodzą główni bohaterowie. Bo oni na przykład na początku nie chcą żegnać się w ogóle z najbliższymi. Oni wychodzą w pewnym sensie z założenia, że po prostu to się musi stać i że oszczędzą swoim najbliższym cierpienia, jeśli po prostu im o tym nie powiedzą, że to jest ostatnie 24 godziny. Ale potem na skutek kolejnych wydarzeń to ich podejście trochę się zmienia i mam wrażenie, że zaczynają doceniać kontakt z tą drugą osobą i zaczynają rozumieć, że nie tylko tym osobom będzie to potrzebne, to zamknięcie rozdziału w pewnym sensie, ale że oni sami też tego będą potrzebować. Także myślę, że to jest bardzo fajnie ujęty aspekt w tej książce, że tak naprawdę na bazie elementu fantastycznego w zwykłej obyczajówce możemy zastanowić się, co my zrobilibyśmy w takiej sytuacji i jak my wykorzystalibyśmy swoje 24 ostatnie godziny. Teraz natomiast z ciężkim sercem muszę przejść do minusów, no i muszę przejść do spoilerów, także jeśli chcecie uniknąć jakichkolwiek więcej informacji oprócz tego, co już powiedziałam, co właściwie nie jest spoilerem, no to teraz zróbcie sobie tą małą przerwę, w opisie znajdziecie informacje o tym, kiedy kończą się spoilery. Pierwszym minusem, który raził mnie strasznie, było instant love. To jest ten element, który w ogóle mi się nie podobał, bo zazwyczaj w książkach Silvery jestem zachwycona tym elementem. Tym, że bohaterowie gdzieś tam się odnajdują po jakichś perypetiach, że coś tam przeżywają i tak dalej, ale w tej książce w ogóle nie czułam chemii między bohaterami. Oni świetnie się ze sobą dogadywali, ale jako przyjaciele. I dla mnie wprowadzenie tego aspektu wielkiej miłości na koniec było takie trochę, nawet bardzo naciągane. Z jednej strony rozumiem, że to był element potrzebny do zamknięcia kreacji Mateo, bo on był tą postacią, która szukała miłości i która nie wiedziała do końca, jak ma się identyfikować, więc to mu było potrzebne, ale z drugiej strony strasznie raziło mnie mówienie kocham cię po tym, jak znamy się, nie wiem, 10, 12, 16 godzin. Wydaje mi się, że bohaterowie lepiej by oddziaływali na siebie i na czytelnika, gdyby zostali tylko przyjaciółmi. Gdyby nie wprowadzono między nimi tego elementu romansowego, bo tak naprawdę on nawet nie został do końca wykorzystany. Bo ja przez całą książkę, kiedy ta ich relacja się budowała, ja nie miałam poczucia, że buduje się relacja romantyczna. Oczywiście, miałam to gdzieś z tyłu głowy, bo znam twórczość Silvery, ale jednocześnie wolałabym, żeby oni zostali tylko przyjaciółmi. Druga rzecz, która mi się nie podobała, to pokazywanie innych śmierci. W książce to jakiś czas przewijają się takie króciutkie jakby wrzutki, króciutkie mini rozdzialiki, w których dowiadujemy się o śmierci
kogoś, jakiejś zupełnie innej osoby, która nie jest bezpośrednio związana z fabułą. W niektórych przypadkach są to osoby, które miały kontakt z głównymi bohaterami, więc wtedy podejrzewałam, że może bohaterowie w jakiś sposób mogą uniknąć tej śmierci, tylko sprowadzają ją na osoby dookoła siebie. No ale potem, jak zaczęły pojawiać się zupełnie randomowe, przypadkowe osoby, to dla mnie straciło po prostu sens. Nie wiem, jaki był cel pokazania tych innych śmierci. Co prawda te wątki się ze sobą w jakiś tam sposób łączą, bo to są osoby, które były ze sobą w jakimś tam kontakcie, ale po prostu nie łapię sensu zastosowania tych dodatkowych wrzutek. No i trzeci, największy minus na koniec, czyli zakończenie tej książki. Z jednej strony wolałabym, żeby książka była krótsza, bo bohaterowie w którymś momencie oczywiście muszą umrzeć, więc chciałabym, żeby książka zakończyła się zanim do tego dojdzie. Bo w którymś momencie w fabule jest tak, że bohaterowie już zrobili właściwie wszystko to, co mieli zrobić, przeżyli to, co mieli przeżyć, no i idą do mieszkania jednego z nich, żeby właściwie czekać na śmierć, jakkolwiek to brzmi. Spędzają ten czas razem i wolałabym, żeby w tym momencie historia się urwała, żebyśmy tak naprawdę nie mieli tego domknięcia, żebyśmy nie mieli kropki nad i postawionej. Tak naprawdę ta kropka nad i tak nie została postawiona, więc wolałabym, żeby historia zakończyła się wcześniej, żebyśmy mogli domyślać się, co mogło stać się dalej. Może żeby była ta odrobina nadziei, że bohaterowie przetrwali, albo żebyśmy po prostu sami doszli do tego, że nie przetrwali. Albo z drugiej strony wolałabym, żeby książka była troszkę dłuższa, żeby była bardziej rozbudowana, żeby jakoś spójnie zakończyć tą historię bohaterów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zakończenie jest takie, że bohaterowie, tak jak mówię, idą do mieszkania jednego z nich, do mieszkania Mateo, tam spędzają ze sobą czas, no i właściwie Mateo w którymś momencie, jak Rufus śpi, on idzie do kuchni, żeby zrobić herbatę. Kuchenka wybucha, Mateo płonie, umiera, Rufus go potem odnajduje, próbuje wezwać pogotowie, to już nic nie da, no i sam właściwie wychodzi na ulicę po to, żeby potrącił go samochód i żeby się zabić. I wszystko w tym zakończeniu tak naprawdę byłoby okej, tylko że przez całą książkę powtarzane jest w kółko to, że ta kuchenka jest zepsuta. I cały czas wiemy o tym, że główny bohater wie, że ona jest zepsuta, że ktoś ją miał przyjść naprawić, że coś tam nie działa i tak dalej. Więc o ile więcej sensu miałoby, gdyby to Mateo został w tym pokoju, a Rufus poszedł zrobić herbatę. Miałoby to więcej sensu, bo to on nie wiedział o tym, że coś jest nie tak. To on nie wiedział, że coś nie działa, więc sprowadził na siebie tą śmierć właściwie trochę przypadkiem. A tak to miałam wrażenie, że autor się trochę pomylił i że bohater wiedział, że czegoś nie powinien robić, a i tak to zrobił. Jakby w ogóle tego totalnie nie przemyślał, bo chciał zrobić coś dobrego dla tej drugiej osoby. Trochę moim zdaniem jest to naciągane, trochę jest to moim zdaniem bez sensu. Można to było zrobić inaczej, ale jak już chciano to zrobić w ten sposób, książka mogła być trochę przeciągnięta w tej końcówce, bo miałam takie poczucie, że pierwsze rozdziały, ten początek, jak oni się poznają, jest bardzo rozwleczony i tam są dokładne opisy, tam są dokładne wydarzenia, a czym bliżej jesteśmy końca, tym książka jest bardziej poganiana do końca. Z jednej strony być może dlatego, żeby podkreślić właśnie to tempo, ten upływający czas, a może z drugiej strony dlatego, że autorowi trochę już brakło weny i trochę brakło mu tego napędu, który miał na początku książki. Zakończenie moim zdaniem jest najsłabszym elementem tej powieści i tak jak bardzo mi się podobała jako ogół, tak to zakończenie po prostu odbiera jej w moich oczach dość mocno, dlatego pisząc nawet opinię na Goodreads czy wystawiając jej gwiazdki, zastanawiałam się między 3 a 4, bo na pewno to nie jest tak dobra książka jak inne Silvery, które czytałam. Zazwyczaj on mnie zostawia z takim poczuciem, że przeczytałam coś wybitnego, że przeczytałam coś genialnego, często mam złamane serce, często mam jakieś silne uczucia w stosunku do bohaterów, a tym razem po zakończeniu byłam po prostu trochę rozczarowana. W ogólnym rozrachunku książka oczywiście nie jest zła, bo w przeciwnym wypadku nie objęłabym jej patronatem, bo możecie się teraz zastanawiać, no okej, Kat, mówisz o minusach, ale jednocześnie twoje logo jest na okładce. Jest na okładce dlatego, że uważam, że to jest dobra książka, to jest książka wartościowa, to jest książka, która może stanowić pobudkę do jakichś trudniejszych rozmów, natomiast ma elementy, które mi się nie podobały. Ale oczywiście to jest kwestia subiektywna, bo rozmawiałam o tej książce z Łukaszem, Talking Cloud, który jest absolutnie nią zachwycony i uważa, że to jest najlepsza książka Silvery. Ja z kolei uważam, że to jest chyba najsłabsza książka Silvery, jaką czytałam, ale to tylko pokazuje, że co człowiek, to opinia. Każdy do tej książki podejdzie inaczej, każdy z niej wyciągnie coś innego, więc jeśli mogę wam cokolwiek doradzać, to sprawdźcie po prostu tę książkę samemu. To jest tytuł, który każdy odbierze trochę inaczej ze względu na swoje podejście do niektórych kwestii i ze względu na swoje doświadczenia życiowe, więc po prostu warto ją sprawdzić samemu. Jeśli macie na to ochotę, dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzu, być może już czytaliście, również mi o tym napiszcie, a ja dzisiaj dziękuję wam za oglądanie. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to link do niego będzie tutaj, poniżej opcja subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!